A Bogu. Dzięki Bogu za czas przed Bożym obliczem. Dzięki Bogu za naszego brata Pawła. Dzięki Bogu za to, że możemy o tym czytać. Wiecie, piękne to jest, jak się patrzy na Boże sługi, na tych, którzy należeli do Boga, na tych, którzy oddali Mu swoje życie. Wiecie, moglibyśmy teraz otworzyć też i można powiedzieć, wtedy, kiedy Samuel stawał przed tym ludem i też mówił do nich, w jaki sposób on im służył, w jaki sposób on należał do Boga, jak wielkie podobieństwo widać pomiędzy Samuelem a tutaj postawą Pawła. A dlaczego to podobieństwo widać w nich? Dlatego, że ten sam Bóg działał w tych ludziach. Ten sam Bóg i tak samo podobieństwo będzie widoczne we mnie i w Tobie, jeśli będziemy należeć do tego samego Boga, bo ten Bóg w Jezusie Chrystusie uczyni to, co potrzebne, byś mógł godnie Go reprezentować. Wiecie, to jest piękne, jak właśnie staje tutaj Paweł przed tymi starszymi i on mówi do nich, to nie jest coś, co do Was mówię, to jest coś, co ja muszę teraz wymyśleć, albo coś, co uwierzcie mi na słowo, albo postarajcie się uwierzyć, że to, co Wam mówię, to tak faktycznie jest w moim życiu. To tak nie wyglądało. On stanął przed tymi ludźmi i powiedział, wy wiecie dokładnie. Wy widzieliście to. Wy patrzyliście na to. W jaki sposób ja należałem do Boga? W jaki sposób służę dla Jezusa Chrystusa? I wiecie, to, co tutaj tak bardzo zwróciło moją uwagę, ten 19 werset. I jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród pięknych doświadczeń, bez żadnych problemów, było tak przyjemnie i miło. Nie tak czytamy. Wy mogliście widzieć, dokładnie obserwować mnie i patrzeć na moje zachowania wtedy, kiedy spadały na mnie ciężkie doświadczenia. Wtedy, kiedy ten materiał był poddawany różnym próbom. Wy mogliście zobaczyć nie moją moc, ale mogliście zobaczyć moc Jezusa Chrystusa, który działa we mnie. Wiecie, to jest piękne i tak dodaje mi otuchy, że Jezus Chrystus może to uczynić w Tobie i we mnie, jeśli się będę Go trzymał. Bo On to uczynił w naszym bracie Pawle. On to uczynił. Że choć różne doświadczenia spadały na Pawła, nie były w stanie go przemóc. Dlaczego? Bo Pan był w nim. Ale jeśli by tam nie było Pana, tam by była Jego moc, Jego siła, w Jego ciele by to szło, to co by się działo? Wiemy doskonale, co by się działo, co by od razu wyszło. Co by od razu wyszło z człowieka, kiedy tam jest ciało. Ale wiecie, jakie to jest piękne świadectwo, wiecie, jakie to jest piękne doświadczenie, kiedy możesz stanąć i możesz szczerze mówić, że to nie jest z powodu tego, że masz jakieś zyski, że ci jest przyjemnie, ale pomimo wszelkich doświadczeń, ty będziesz należał do Chrystusa i ten Chrystus przeprowadzi i prowadzi cię w każdym doświadczeniu, wśród łez i doświadczeń. Nie wtedy, kiedy jest łatwo, nie wtedy, kiedy jest prosto, tak przyjemnie, bez żadnych przeszkód, ale wtedy, kiedy faktycznie jest dużo tych problemów, Pan przeprowadził go i on był zwycięzcą i nie uchylał się od niczego. Ale mówił zawsze prawdę. Zawsze prawdę. Chwała Bogu za to, wiecie. Chwała Bogu za takie świadectwa. Wiecie, jak patrzę na Pawła, to aż i tak patrzę na tych mężów Bożych, wiecie, myślę, że to samo przeżywacie, ale jak ja słucham tych pozycji, przypominam sobie te świadectwa, rozważam te świadectwa, to myślę sobie, Panie, pomóż, by nie zmarnować tego życia, jak to łatwo idzie zmarnować. Ten czas biegnie, po prostu biegnie, dni uciekają, patrz, normalnie chwila już, uciekło tyle dni, tyle poszło lat. I teraz albo będę należał do Chrystusa, albo On będzie w moim sercu, albo Go nie będzie. Prosta sprawa. A tutaj mówi nasz brat tak wyraźnie. I tutaj czytamy dalej takie słowa. Wzywając do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Do tego, aby się upamiętać przed Bogiem i wierzyć w Jezusa Chrystusa, że On może wszystko. On może cię przeprowadzić.
to, co ostatnio mogliśmy też z tej książki widzieć, tutaj te słowa wysłane, że człowiek nieraz nie myśli, że ma Jezusa Chrystusa, że ma się do kogo zwrócić, że nie musisz się z czymś walczyć, ale możesz to po prostu oddać i Pan sobie z tym poradzi. Człowiek po prostu o tym nieraz nie myśli. A nasz brat wyraźnie wzywał do tego, aby nie odpuszczać, aby iść do przodu, aby nie poddawać się. Wzywając do upamiętania i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, tylko jeden werset chciałbym przeczytać. To jest Ewangelia Mateusza z 16 rozdziału. Przypomnę te słowa, które dobrze znamy. I tutaj jest z 16 rozdziału, wtedy od 24 wersetu. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Tak mówi mistrz, tak mówi nauczyciel, że kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Można powiedzieć takie po ludzku takie nielogiczne wydawałoby się. Po ludzku nielogiczne. No nie będziesz się starał, to zyskasz? A jak nie będziesz się starał, to wtedy będzie to obfitować i będzie to w taki sposób, jak trzeba. A jak będziesz się starał, to wtedy się nie uda. Tak to nie pasuje logicznie rzecz biorąc, bo tutaj na tej ziemi jak się starasz o coś, to z reguły się udaje, a jak się nie starasz o coś, to się nie udaje. A tu Pan Jezus mówi zupełnie inaczej. To są słowa Pana Jezusa, to nie są moje słowa, to nie są Twoje słowa. To są słowa Jezusa Chrystusa. On mówi w ten sposób, że jeśli będziesz chciał życie swoje zachować, utracisz je, po prostu je utracisz. I to jest prawda. A jeśli oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to odnajdziesz te życie. To jest niepojęte. To jest niepojęte dla człowieka tak pocielesnemu. Po prostu to jest niepojęte. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I tutaj nasz brat właśnie w tych słowach tak wyraźnie mówi o tym. To widać w jego życiu. I ten werset: lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bo on oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i on był wdzięczny Panu za to, że on je wziął. Wiele razy to przypominamy i jeszcze raz to przypomnę. Dzisiaj jak chcesz się pozbyć jakichś odpadów na tej ziemi, to nie jest to takie łatwe. Wiecie, ja już różnych odpadów próbowałem się pozbywać, szczególnie tam, gdzie pracuję, często są różnego rodzaju odpady. One czasem nie zajmują dużo miejsca. Wydawałoby się, a taka malutka paletka stoi, tutaj parę takich różnych środków leży. I nagle okazuje się, kontaktujesz się z firmami, a ta firma nie chce, a te ci nie chcą, a ci z kolei fortunę chcą, a w końcu nie chcą. I tak chcesz się pozbyć czegoś i nie jesteś w stanie się pozbyć. A Jezus mówi do mnie i do ciebie: ja wezmę cały ten bałagan, którego nikt nie był w stanie od ciebie wziąć. Ja wezmę go, oddaj mi go, a człowiek walczy o to, to jest niepojęte. Normalnie jak nieraz sobie myślę w swoim życiu, to myślę sobie, jaki człowiek jest po prostu uparty. I o co? Po prostu o co? O brud? O coś, co gdybyś nawet prosił, błagał i byś mówił: zabierz to ode mnie. Weź to. To diabeł ci w tym nie pomoże, nie zabierze. Zostawi cię, albo jeszcze przyrzuci ci jeszcze więcej ciężaru, jeszcze więcej bałaganu do życia. To w tą stronę to działa. A tu Jezus mówi: oddaj mi to, a człowiek się broni. To jest niepojęte. Po prostu to jest niepojęte, ale to tylko człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa może to pojąć i może oddać, bo wtedy zrozumie, że to, co otrzyma, go pociągnie w tragedię. A jeśli tego nie widzi,
to tego nie widzi. Wiecie, tu są takie słowa i jeszcze tylko chcę na nie zwrócić uwagę tu w tym wersecie. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby. Wiecie, tutaj nasz brat w taki sposób zapisuje te słowa i tak chce je przekazać. Bylebym tylko dokonał biegu mego. Bylebym. On walczy i ma w sercu, on walczy i ma w sercu osiągnięcie celu. Celu wieczności. On o to się troszczy i on bierze udział w wyścigu. Wiecie, to jest piękne, ale w tym wersecie można widzieć, że Paweł bierze udział w wyścigu. Moglibyśmy otworzyć teraz, nie jakobym to osiągnął, ale walczę. On jest w biegu. To nie jest człowiek, który sobie gdzieś siadł i gdzieś tam sobie odpoczął, tylko on jest w tym procesie osiągania celu. Ilu dzisiaj na tej ziemi jest ludzi, którzy już nie są w procesie osiągania celu? I tutaj możesz zobaczyć pewną zależność, bardzo ważną zależność, że jeśli jesteś w stanie, bylebym tylko dokonał biegu mego, jeśli jesteś w tym stanie, bylebym tylko dokonał biegu mego, to wtedy nie widzisz wartości w swoim życiu, ale jeśli już wywiesiłeś tak zwaną białą flagę i ty już nie uważasz siebie za człowieka biegnącego w stronę wieczności, biegnącego do wieczności z Bogiem, tylko już wywiesiłeś białą flagę, ale tak na, jak to można było powiedzieć, na pół gwizdka, bo nieraz jest tak, że człowiek wywiesza białą flagę, to całkowicie wywiesza i porzuca. Ale tak ani w tą, ani w tą, to wtedy zaczynasz swoje życie cenić. Wtedy ludzie zaczynają swoje życie uważać, tu te życie za bardzo ważne. I nagle problemy stają się, które normalnie nie powinny być problemami, stają się bardzo dużymi problemami. Ludzie nie są w stanie sobie z nimi poradzić, bo to nagle staje się tak ważne. Tak, to jest istotne, te cielesne aspekty, te ważne cielesne aspekty, one rosną do takiej rangi, że człowiek nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Ale jeśli bierzesz udział i jesteś w stanie, bylebym tylko, w tym stanie, bylebym tylko osiągnął to. Ja biegnę i jestem w tym procesie, bo chcę to osiągnąć. Nie wywiesiłem białej flagi, Panie Jezu, ale chcę się Ciebie trzymać i chcę wytrwać przy Tobie do końca. Jeśli będziesz miał takie nastawienie, jeśli będziemy mieć takie nastawienie, jak widzimy też w naszym bracie Piotrze, który mówi, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz jedynie słowa żywota. Gdzie ja mam pójść? Mam tam gdzieś sobie pójść i siąść? Nie, ja wiem, że Ty masz słowa żywota i Ty mnie wyciągniesz z wszystkiego, Ty mi pomożesz, Ty jedynie jesteś w stanie mnie uratować. Jeśli jesteś w stanie właśnie takim, bylebym tylko osiągnął, to wtedy będziesz biegł. I wtedy nie będziesz widział swojego życia za jakieś cenne i te rzeczy Cię nie zatrzymają, Ty pójdziesz dalej. Będziesz przechodził wśród łez i doświadczeń, ale pójdziesz dalej i Pan Jezus Cię przeprowadzi, tak jak naszych braci i siostry. Ale jeśli wypinasz się z tego, można powiedzieć, miejsca, i nagle już to się nie uda na pewno. To i tak nie osiągnę. Są lepsi ode mnie. Ja mam tak ciężko. Ja przecież jestem z takiej ciężkiej rodziny. Albo jestem, mam taki charakter zły. Albo coś innego. Przecież to wszystko umarło. Wiecie, to jest piękne. Ja nieraz jak przed Bogiem tak staję, to myślę sobie, jak to Bóg doskonale po prostu zabezpieczył. Wiecie, dzisiaj ja troszkę jakąś namiastkę mam z tym, bo to nie można powiedzieć, taką namiastkę, żeby dzisiaj, słuchajcie, ułożyć proces, taki szczelny proces, żeby on był przewidziany z każdej strony, żebyś wszystko przewidział i żeby tam coś nie weszło takiego nieprzewidzianego, żebyś ułożył taki proces szczelny. Powiem Wam naprawdę, to nie jest tak sobie wymyślisz. Często to by się wydaje, że wymyśliłeś i myślisz, to trzeba zrobić tak, tu zrobimy tak, to ograjmy tak i będzie dobrze. A później okazuje się w praktyce nagle tutaj nie przewidziałeś tego nie przewidziałeś, tu się ktoś wymyślił w ogóle, poszedł ścieżką, której totalnie nie przewidziałeś i po prostu się coś uszkodziło. A Bóg po prostu w tak doskonały, a zarazem prosty sposób dokonał dzieła zbawienia, że nic się nie prześlizgnie, nikt nie będzie w stanie się wytłumaczyć, że ja byłem taki, albo ja byłem taki, bo powiedział śmierć dla starego. Czy ty byłeś odważny, czy byłeś bojaźliwy, czy byłeś z rodziny, nie wiem, szlachciców, czy byłeś z rodziny biedaków, czy byłeś z takiej, czy nie wiadomo, kim byś był. Czy byłeś grzeszny na poziomie pierwszym, czy grzeszny na poziomie dziesiątym. Tutaj nie ma czegoś takiego. Bóg mówi śmierć dla starego. A teraz przyjmij mego syna i żyj. Chwała Bogu za to. Wiecie, Bóg to normalnie tak doszczelnił, że nie jesteś w stanie z żadnej strony po prostu, że to się nie uda. To musi się udać.
Tylko właśnie to jest to, co tutaj nasz brat mówi w tym wersecie 21. Wzywając do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Do wiary w Niego. Żebyście wierzyli, żebyście się nie poddali. Żebyście nie stanęli w gronie ludzi tych, którzy wywiesili już białą flagę i koniec. Już sobie siedzą. Dlatego on był w stanie takie świadectwo o swoim życiu wypowiedzieć. O życiu moim mówić nie warto, bo widzę życie tego, który mnie powołał do swojej wieczności i chwały. Widzę jego życie, widzę jak on przechodził przez te doświadczenia, widzę jak jego próbowali podejść i nie byli w stanie. Widzę jak diabeł różne zasadzki pod jego nogi wstawiał, a on przychodził zwycięsko. Widzę, jak podchodzili ludzie, którzy chytrze próbowali go słowami obrobić, a on szedł dalej. I widzę go. I on szedł, i on nawet nie chciał mówić o tym życiu. I nie warto, bo jest większa wartość. On widział większą wartość. Jeśli Jezus Chrystus w moim życiu nie jest większą wartością niż moje życie, to o której wartości będę mówił? O większej dla mnie. I tak będzie. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, w tym, żeby nie opuszczać rąk, ale raczej patrzeć na Tego, który może dalece więcej uczynić, niż my myślimy, niż sobie możemy wyobrazić. On może to dalece więcej uczynić. I chwała Bogu za to, że należymy do Jezusa Chrystusa i nie puść się Go. Nie puść się Go, bo właśnie nasz brat Paweł był taki ze względu na to, że Jezus mieszkał w nim, że to Jezus był gospodarzem. On dlatego taki był. Nie dlatego, że on się taki urodził, nie dlatego, że on po prostu dostał to w jakichś genach, jak się nieraz dzisiaj mówi, ten dostał fach jakiś, bo jego ojciec ma jakiś tam wyjątkowy dar i on to, można powiedzieć, jak to dzisiaj mówią, z mlekiem matki wyciągnął. To nie w taki sposób. On to dostał w Jezusie Chrystusie. I Ty to dostałeś w Jezusie Chrystusie. Ja też to dostałem. Tylko działa to we mnie na tyle, na ile ja pozwalam temu działać. Dlatego wszędzie jest w Słowie Bożym mówione do mnie i do Ciebie o tym, o wierze w Jezusa Chrystusa. Wierzę, że On może. Nawet ta pieśń, wiecie, dzieci często lubią śpiewać, a zresztą też lubię śpiewać, On może, ja wiem, że On może. Wiesz o tym, czy nie wiesz? Niech Pan Jezus pomoże, byśmy właśnie wiedzieli, że On może. Amen.